Maciej Wolny, telewizja w Polsce.pl. Witam państwa bardzo serdecznie w naszych gorących pytaniach. Oczywiście razem ze mną w studiu jest redaktor Stanisław Janecki, Tygodnik Sieci. Panie redaktorze, kłaniam się pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry. Piękny, gorący dzień dzisiaj. Ach, już nie chce mi się. Czyli to ciepło przeszkadza. Na pogodę. Nie, ja staram się w ogóle nie zauważać. Nie zauważać. A bo wtedy mniej się człowiek denerwuje. Podobnie z polityką? Nie, polityki się nie da. Nie da się nie zauważać. Przynajmniej w naszej branży, bo ludzie to prawda. Świetnie sobie żyją bez polityki. To prawda. Kto polityką nie żyje, być może lepiej się też czuje na co dzień, no ale o tym sobie porozmawiamy w kontekście właśnie politycznym, w kontekście tego, co przed nami. No bo kilka tematów oczywiście politycznych sobie omówimy. Zaczynamy od Zjednoczonej Prawicy, od Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim i tych zmian, które tam zaszły w ostatnich dniach, bo nowym szefem sztabu Prawa i Sprawiedliwości został Joachim Brudziński, europoseł, wiceprezes partii. Natomiast zastąpił on Tomasza Porębę. Jak pan, panie redaktorze, ocenia te zmiany w ramach Prawa i Sprawiedliwości? Co ta zmiana ma wnieść? No i przede wszystkim, dlaczego ona zachodzi? Przede wszystkim Tomasz Poręba jest człowiekiem łagodnego usposobienia. Pracowitym bardzo, pomysłowym. Ale przez te swoje cechy charakteru, no takim, który niektórych ludzi może rozleniwiać po prostu. No właśnie dlatego, że jest miły i dobrze wychowany. Ale to jest jedna część tej opowieści. Druga część jest taka, że szef sztabu musi być decyzyjny. I to decyzyjny błyskawicznie. To znaczy tam często trzeba podejmować decyzje w minutę. Że coś robimy albo nie. Przeznaczamy na coś pieniądze albo nie. I tylko ktoś właśnie mocno usadowiony w partii może takie decyzje podejmować. Pamiętam, jak pani Beata Szydło zostawała szefową kampanii Andrzeja Dudy w 2015 roku, to ona była bardzo decyzyjna. To znaczy tam króciutko, nie traciła czasu na wielogodzinne jakieś nasiadówki, tylko krótka ocena, decyzja i wszystko dalej się toczy. I taki chyba też był Joachim Brudziński jako szef kampanii prezydenta Andrzeja Dudy w 2020 roku, no bo przecież nie zapominajmy, że on ma już za sobą to doświadczenie. I po pierwsze było bardzo trudno, no bo jednak po zmianie kandydata wyłożyli na stół swój największy atut, opozycja w sensie, czy Platforma Obywatelska, i to się dało jednak wygrać. Oczywiście to też duża zasługa samego prezydenta Andrzeja Dudy, no ale musi to być człowiek, który z każdą sprawą nie biega do prezesa, tylko potrafi musi być to zaplecze. Rozstrzygać. Absolutnie, taki decyzyjny, który wie, co zrobić, a przecież od szefa sztabu zależy, z czyich rad będzie korzystał, czyje pomysły realizował. Chodzi tylko o to, żeby tych pomysłów było dużo. O tej kampanii prezydenckiej 2020 roku wspominał na naszej antenie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski w kontekście właśnie Joachima Brudzińskiego jako nowego szefa sztabu Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy tych słów. To jest fatalna informacja, nominowanie Joachima Brudzińskiego, fatalna informacja dla Donalda Tuska i dla Platformy Obywatelskiej. Absolutnie waga ciężka polskiej polityki, skuteczny polityk, który wygrywał wiele kampanii, chociażby ostatnią kampanię w roku 2020, kampanię prezydencką. I to oczywiście jest sygnał dla całego obozu Zjednoczonej Prawicy, że będziemy teraz takim taranem, który rozbije tą nienawiść Donalda Tuska. To sygnał dla całego obozu Zjednoczonej Prawicy, że będziemy teraz taranem, który rozbije nienawiść Donalda Tuska. Czy rzeczywiście ta zmiana to jest pewien sygnał dla struktur, dla działaczy, dla osób, które funkcjonują w ramach Zjednoczonej Prawicy? No jakby wziąć pod uwagę to, co pan Joachim Brudziński robił jako sekretarz generalny partii, a przecież ma parę zwycięstw za sobą, to on gonił do roboty. To jest absolutnie, nie było tak, że ktoś mógł tam się wymigać czy czegoś nie zrobił. Jak w 2019 roku były wybory do Senatu, to one zostały przegrane między innymi dlatego, że nie wszyscy chcieli pracować w tej kampanii, aby wydawało się, że sama marka wystarczy i już wszystko jest załatwione. Tak to nie działa. Przy Joachimie Brudzińskim to jest niemożliwe po prostu. Każdy poseł ma do wykonania swoje zadanie i musi je wykonać, bo takim ludziom się nie odmawia.
To teraz pytanie, nawiązujące też do naszego gorącego pytania. Czy opozycja boi się Joachima Brudzińskiego? Czy może się bać tej postaci, tego polityka w kontekście kampanii wyborczej, która się toczy, no i tej nowej roli Joachima Brudzińskiego? Bać sprawczości i skuteczności przede wszystkim. Czyli, że nie będzie miała łatwo. Ja nie mówię, że przy Tomaszu Porębie miała łatwo, ale tu mamy do czynienia z zawodnikiem absolutnie wagi ciężkiej, który ma wszystkie cechy tych takich najbardziej walecznych ludzi po stronie Platformy Obywatelskiej, a przebija ich doświadczeniem i właśnie decyzyjnością, ustawieniem w partii. No bo Sławomir Nitras może robić różne rzeczy, ale w partii jest nikim specjalnym, więc to jest zupełnie bez znaczenia. Natomiast tu jest już ścisły krąg decyzyjny, no bo pomijając już wcześniej sprawowane funkcje, nie zapominajmy, że pan Joachim Brudziński był ministrem spraw wewnętrznych i administracji, czyli kierował resortem siłowym, gdzie też trzeba różne ważne decyzje podejmować, no i jest wiceprzewodniczącym partii. To przede wszystkim daje mu mandat do takiej stanowczości, że nie musi się odwoływać do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby zadania przydzielić ludziom do wykonania, i oni muszą to wykonać, bo większość pracy podczas wyborów czy podczas kampanii wyborczej polega na tym, że nie ma wolnych przebiegów, że wszyscy muszą zasuwać po prostu w swoim terenie, no i taka jest polityka. Ale na opozycji pojawiają się i takie głosy, które wskazują, że być może za sprawą pana ministra Joachima Brudzińskiego będzie łatwiej wybory opozycji wygrać. Dlaczego? Państwo zadajecie sobie takie pytanie. To z odpowiedzią spieszy Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej, polityk Nowoczesnej, dawniej szefowa tej partii. Na antenie Radia Z ta wypowiedź padła. Posłuchajmy. Zapowiada się brudna kampania. Zauważmy jedną rzecz, że po pierwsze, zacznijmy od tego, że bardzo chętnie popytamy pana szefa kampanii o kwestię azotów, kwestię grupy, która kiedyś była bardzo dobrze funkcjonującą, a po rządach ludzi Brudzińskiego okazuje się, że notuje ogromne straty. Być może zostanie rozbita, częściowo przejęta przez Orlen za długi. W związku z tym, jeżeli on będzie zarządzał tak kampanią PiSu, jak jego ludzie zarządzają azotami, no to spodziewam się jeszcze większego zwycięstwa opozycji. Nie mam też żadnych wątpliwości, że pan Brudziński na pewno najpierw powinien wyjaśnić kilka spraw z jego, nazwijmy to, życiorysu politycznego, między innymi rzeczy związane z finansami, rzeczy związane właśnie z kwestią na przykład tego, jak dużo osób płacało na jego kampanię z zarządów spółek Skarbu Państwa. Ja myślę, że poddanie się do dymisji Poręby jest znaczącym faktem. Oznacza jedno, że PiS czuje, że przegrywa tą kampanię. PiS czuje, że przegrywa tę kampanię. Pojawia się jeszcze sugestia, że być może za sprawą tej zmiany zwycięstwo opozycji będzie jeszcze bardziej znaczące. Czy te argumenty, które zostały przedstawione przez panią posłankę Katarzynę Lubnauer, są trafne, czy wręcz przeciwnie? Lubię, jak opozycja się pociesza i sama stwarza sobie takie ułatwiające warunki, których w rzeczywistości nie ma. Po prostu pani Lubnauer mało rozumie z tego, jakie są zależności w spółkach Skarbu Państwa, jak takie spółki jak Azoty są narażone na działanie czynników takich jak ceny gazu na przykład, przecież Azoty to jest podstawą, jest gaz w ogóle, więc może by lepiej zajęła się jakimiś innymi sprawami łatwiejszymi do ogarnięcia, bo tu to po prostu bredzi. No ale dobrze, że opozycja sobie uważa, że ach, to teraz nam wszystko pójdzie z górki. Zresztą takie gadanie zwykle towarzyszy temu, kiedy boją się tego, o którym to mówią, no to wtedy mówię, nie, no przecież lekceważymy, co to za przeciwnik, będzie się tłumaczył. Nie będzie się tłumaczył, a poza tym te wszystkie ciosy poniżej pasa, które się pojawiają od tych słynnych seryjnych zabójców w Poznaniu, to nie będą przechodzić sobie tak, że drugi policzek ktoś będzie nadstawiał. To powinno być mocne. Jeździłem trochę z republikanami po Stanach Południowych, Stanów Zjednoczonych. Kilkanaście lat temu, o nawet więcej, bo już ponad 20. I widziałem, jak to się robi, to tam też nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mieli z sobą portrety, wizerunki tych przeciwników w kampanii i na ekranach się pojawiały. To zrobił, tamto zrobił, tego nie zrobił, do tego jest niezdolny, tu oszukał.
i nie ma, że to łatwo będzie. Myślę, że to będzie podobnie wyglądało w tej chwili. Trzeba taką ławę informacyjną zrobić po prostu, która rozbroi tych wszystkich milusińskich, którzy tylko fajnie wyglądają, ale jak podrapać trochę tę farbę, to od razu wychodzi. Głównym problemem tych opozycyjnych polityków, tych kontrkandydatów Prawa i Sprawiedliwości jest to, że to są niedołęgi przede wszystkim. Niedołęgi decyzyjne, które nie mają za sobą jakichś skutecznych rządów, które myślą, że jak się pogada, to sama rzeczywistość się zrobi. Nie, w polityce liczą się ludzie skuteczni, którzy mają jakieś doświadczenie w zarządzaniu, a nie takie kwękające niedołęgi. A co by było, gdyby Zjednoczona Prawica weszła w narrację Donalda Tuska, czyli wracając do tych seryjnych morderców z Poznania, do tych pełnych gaci, o których słyszeliśmy z ust Donalda Tuska, czy to by pomogło w tej kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwości, czy zaszkodziło? Czy lepiej skupić się na tym informowaniu, na faktach, które zachodzą w kontekście opozycji, czy pewnych niepowodzeniach opozycji z przeszłości, no i aktualnych, jak pan to ocenia? Przede wszystkim trzeba być stanowczym, to jest oczywiste. Tylko to, o czym mówimy, czyli ci seryjni zabójcy, czy te gacie, to jest poniżej poziomu w ogóle uprawiania polityki. To jest, nie wiem, rynsztok, menelstwo. To nie warto w ogóle w to wchodzić. To jest oczywiste, że dlaczego wchodzi w to Donald Tusk? Że ludzie z klasą nie wchodzą w takie rzeczy. Bo on uważa, bo to jest doświadczenie takiego cwaniaczka z gdańskiego podwórka, który uważa, że jak się kogoś bał tam pewno na tym podwórku, bo nie sądzę, żeby był taki bohaterski, no to uważał, że jak mu się odpowiednio nawrzuca, to tamten się przestraszy. Tylko to akurat tak nie działa. Donald Tusk dodaje, jest taka zasada, wszystkie tchórze są szalenie odważne w gębie. Taka prawidłowość. Czyli jak rozumiem, nawiązuje pan redaktor do Donalda Tuska, nazywając go, czy sugerując, że jest tchórzem. Oczywiście, ja nawet napisałem taki tekst, który nie wiem, czy już jest na portalu, czy za chwilę będzie, że Donald Tusk, jeśli chodzi o tchórzostwo w sprawowaniu urzędu, w tym, co w Moskwie robił, a co było na przykład w drugim odcinku. Czyli to nie jest personalne odniesienie, tylko do funkcji pełnionych przez Donalda Tuska. Oczywiście, to jest w funkcji publicznej jest tchórzem porównywalnym tylko z Jaruzelskim. I to często wiąże się, bo Jaruzelski był absolutnym tchórzem przed Moskwą, przed silniejszymi. To nawet Gomułka z Gierkiem byli odważniejsi od Tuska, co widać było właśnie w tym resecie w odcinku drugim w szczególności. No ale z drugiej strony Donald Tusk te zarzuty odpiera, choć odpieranie tych zarzutów często polega na wyśmiewaniu tego tematu, czyli takie właśnie zrobienie z tego pewnej groteski, że nie warto się tym zajmować, że to w ogóle, o czym jest mowa, to coś, co nie istnieje albo istnieje tylko w głowach tego obozu przeciwników Donalda Tuska. Ależ to ma bardzo istotne konsekwencje. Ja twierdzę, że Donald Tusk nie sprawował w Brukseli funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej, tylko sprawował funkcję pierwszego tchórza Unii Europejskiej. I po to został wybrany, żeby nikomu nie podpaść, nikomu nie podskoczyć. A absolutną klęską w roli tchórza no był Smoleńsk 2010, czyli to kompletne ogranie go przez Putina. Zresztą on go odgrywa od początku, od tej wizyty w lutym 2008 roku w Moskwie. Wystarczy popatrzeć na te zdjęcia, jak oni siedzą. Putin siedzi rozwalony w fotelu i Tusk siedzi na krawędzi, pochylony do przodu, jak trusia, który na hasło zerwałby się i na przykład przyniósł tam coś temu, kto go wyrywa z tego strachu. No tego się nie przeskoczy. Jak to jest tak głęboko zinternalizowane, na to koniec. Wyłaź. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Kampania wyborcza będzie brutalna? Ona będzie ostra. Ale ta brutalność tego prymitywnego typu zniknie, dlatego że Tusk już wie, że to jest nie tędy droga. Samobój po prostu. Nie tędy droga, a o drodze, tylko że trzeciej, porozmawiamy sobie w dalszej części naszego programu. Zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl.